Seria moich wykładów, kazań związana jest z tym, że w chrześcijaństwie Jezus Chrystus został odsunięty na bok. Jeszcze raz proszę o ten obraz, który przedstawia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chociaż jest to jeden z kadr przygotowawczych do filmu, to ktoś tak pięknie to skomentował i zaaranżował jak gdyby taką sytuację, gdy człowiek, możemy w miejsce reżysera siebie tam stawić, ma tyle Panu Jezusowi do opowiedzenia. Tyle ma do opowiedzenia. Proszę zauważyć, że Pan Jezus siedzi sobie cichutko, a człowiek ma tyle do opowiedzenia, ile on ma problemów. Kosztowny zegarek na ręce, ubranie eleganckie, odżywiony, wyglądający elegancko. Tyle ma problemów. I do Pana Jezusa mówi o swoich sprawach, o swoich kłopotach. Gdy to zobaczyłem, pomyślałem sobie, czy ma człowiek prawo powiedzieć Panu Bogu, no już nie radzę sobie, już się przewracam, mam już za dużo problemów. Panie Jezu, wysłuchaj mnie. To jest tak, jak dziecko przybiega do chorej, zbolałej matki, która ledwo żyje i mówi, paluszek mnie boli. Ona mówi, daj, podmucham. Matka zawsze ma czas dla swojego dziecka. Nasz Bóg ma zawsze dla nas czas, ale warto powstrzymać potok tych słów i zainteresować się tym, do którego mówimy coś. Zainteresować się Panem Jezusem Chrystusem. Powiedzieliśmy sobie kiedyś, że szatan, gdy przegrał na krzyżu, to zawył tak potężnie, z taką wściekłością, i postanowił wymazać imię Boga z umysłów ludzkich. Wymazać imię Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Przedstawić ich w potwornie skrzywionym zwierciadle. Wypaczyć ich charaktery, żeby ludzie się odwrócili od Boga. Uczynić inne postacie przedmiotem kultu, a Jezusa Chrystusa odsunąć na bok. Ducha Świętego na bok. Boga Ojca na bok. Zawsze mnie razi to, gdy nieraz słyszę dzienniki chrześcijańskie, które w pierwszych słowach stawiają inną osobę niż powinna być w dzienniku chrześcijańskim. Bo nikt nie może zastąpić Boga naszego. Nikt nie może zastąpić Jezusa Chrystusa, który za nas życie oddał. Dla Niego jest pierwsze miejsce zawsze. On jest Panem Panów i Królem Królów. Dzisiaj chciałbym złożyć Mu hołd za to, że jest tak wspaniały i dobry. Betlejem to było taką granicą, taką zasłoną, taką ścianą rozdzielającą dwa światy. Życia Jezusa przed inkarnacją i życia Jezusa wcielonego w ciało ludzkie. Chciałbym przez moment opowiedzieć o tym, co Jezus Chrystus stracił, zanim urodził się jako takie maleńkie dziecko. Wszyscy chrześcijanie wierzą w to, że byt Jezusa Chrystusa nie rozpoczął się od Nazaretu. Jezus Chrystus istniał od wieków. W liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale od 1-3 czytamy, że On razem z Ojcem wszechświat stworzył. Jezusa Chrystusa istnienie jest od prawieków, od dni wiecznych. Jego preegzystencja, bytowanie przedwieczne, wieczne jest w Piśmie Świętym bardzo mocno uwypuklone. I w pewnym momencie, gdy my zgrzeszyliśmy, my jako ludzie zgrzeszyliśmy, to Pan Jezus postanowił dotrzymać słowa, które niegdyś złożył, że On
za istoty stworzone odda życie, jeżeli złą wolę wykorzystają w grzeszny sposób. I nastał taki moment, o którym Pismo Święte mówi takim jednym słowem, takim krótkim zdaniem, tak jak Jezus Chrystus, który nigdy się nie wywyższa, nigdy się nie wynosi, zawsze jest cichym i skromnym Bogiem, tak w Psalmie 40 czytamy takie oto słowa w 8 wierszu 9. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę, w zwoju księgi o mnie napisano. Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Od tego momentu, gdy wybrzmiały słowa, oto idę. Wyobrażam sobie, że Jezus zdejmuje koronę, zdejmuje swoje królewskie szaty, odkłada swoje piękno, chwałę, która go otaczała, istoty, które go czciły, które go kochały, patrzy na swojego Ojca ostatni raz i znika. I staje się embrionem w łonie kobiety. Jezus Chrystus wszystko zostawił. My tego nie zrozumiemy. My nie pojmiemy tego. My wykorzystamy z Pisma Świętego takie protezy myślowe, żeby to sobie przybliżyć. Ale nie zrozumiemy tego. Gdyby mnie kazano zrezygnować z człowieczeństwa, żebym został jakimś małym żuczkiem, to ja bym powiedział, nie chcę. W żadnym wypadku. Nie chcę być jakimś zwierzątkiem. Ale co więcej, gdyby mi powiedziano, a może byś chciał się urodzić gdzieś tak w puszczy, na jakimś takim wygwizdowie cywilizacji. Chcesz? To bym powiedział, nie. Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę degradacji. Jezus Chrystus świadomie poddał się potężnej degradacji. Pan Bóg odnosił się z wielkim umiłowaniem do ludzi, którzy zostawili swój status społeczny i uniżyli się. Czy znamy w Piśmie Świętym takie osoby, które tak uniżyły się bardzo? Uniżyły się i zaczęły bytonowanie na innym poziomie. W 12 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, Jahwe rzekł do Abrahama, wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci wskaże. My sobie tak czytamy, mówi, no wyszedł sobie. Ur Chaldejskie to było centrum cywilizacji, a takie włóczęgi, którzy z namiotami gdzieś się szwendali, to byli tacy Beduini. To był drugi, trzeci, czwarty sort ludzi. Ur Chaldejskie to było miasto. W owych czasach bardzo mocno podkreślano, że to są mieszkańcy miast, a innych nazywano barbarzyńcami. Taki zwyczajny, taki barbarzyńca. Zostawić dom, zostawić jak gdyby godność swoją, nazwisko, ród swój, idzie i jest pasterzem. Mieszka w namiocie. Teraz do Zatonia wyjeżdżamy, to niektórzy mówią, no wiesz, mnie się już w namiocie nie chce mieszkać. Wolałbym jakieś lepsze miejsce. Abraham wybrał namiot. I wędrował, i tułał się ciągle z tą nadzieją, że będzie miał syna, że jego misja coś znaczy, ale był zwyczajnym takim wędrowcą, pasterzem. A jak ktoś pracuje przy zwierzętach, to wiecie, że ma zapach też taki specyficzny? Ja znałem takie osoby, co w gospodarce pracowały, opiekowały się zwierzętami i tylko po wiele godzin, to chociażby się jak wykąpał, to za chwilę to daje swój zapach. No tak jest. I Abraham, wielki mieszkaniec Ur Chaldejskiego, zostaje pasterzem. I idzie i tak błądzi gdzieś. Bóg też na młodego Mojżesza niegdyś popatrzał z wielkim umiłowaniem. Jezus Chrystus przed inkarnacją patrzył na Abrahama i spojrzał kiedyś na Mojżesza.
A młody książę, któremu aż krew wrzała, który aż się rwał do polowań, do wojaczki, a podbijał też damskie serca, to brylował na dworze faraona. Mojżesz. Mojżesz. O, jak wszyscy mówili Mojżesz, to nie jedna tam ceniła tego Mojżesza ponad wszystko. Jego towarzysze mówili, o Mojżesz, to rydwan i polowanie. I mówili, a to jest wódz do wojaczki. A nadszedł taki moment, że Mojżesz, tak jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, tam jest dość dużo o tym Mojżeszu napisane. To świadczy, jak Bóg przywiązuje jaką wagę do czynu Mojżesza. I powiedział tak, czytam wiersz 24. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona. Wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa, niż wszystkie skarby Egiptu. A jakbyś ty był takim młodym księciem, co byś wybrał? Co byś wybrał? Wiesz, co taki wybór oznaczał? Wiesz, jaki ten wybór oznacza, jaką degradację? Wielki wódz, a później baranami się zajmuje. Zdjął piękny, może jakiś diadem nosił sobie, może miał jakieś szaty szczególne, miecz i zamienił to na laskę pasterską, na łachy pasterza. No i zapach pasterza. Mojżesz. Ale powiedział co? Mówi, musiał być w nim jakieś ukochanie Boga. Ukochanie Boga. I gdy Pan Bóg z nieba przyglądał się, gdy Pan Jezus przed wcieleniem przyglądał się, to mówi, tam są nadzwyczajni ludzie. Tam jest Abraham. Tam jest Mojżesz, który wszystko zostawił. I nadszedł moment, że Pan Jezus wszystko zostawił. Wszystko. Zostawił piękno, dostojność, status, otoczenie, powietrze, kwiaty, piękno nieziemskie i przyszedł na tą ziemię. Porodówka przywitała go bobkami kóz i baranów. Król Wszechświata w jaskini. Te szopki krakowskie tylko zamieszanie w umysłach ludziom robią. Trzeba zobaczyć, jak w Betlejem wyglądała grota, gdzie się Pan Jezus urodził. Chociaż nie wiadomo jak zdobione, ale tam były owce. Tam była jakaś tam stajnia. A często było to w grocie. I może tam się Pan Jezus urodził. Urodził się wśród bydląt. Król Wszechświata w takim miejscu. To jest coś niewyobrażalne, żeby tyle z siebie dać i zrezygnować z takiej chwały. I dlatego Jezus Chrystus jest godzien, aby o Nim ciągle wspominać. Ciągle. I powstaje pytanie, co Ty dla Boga oddałeś? Z czego się wyrzekłeś? Czy jesteś dla Boga w stanie coś poświęcić? Pamiętajcie, że nadchodzą takie czasy, że może będzie trzeba bardzo wiele poświęcić dla Boga. Bardzo wiele. Powstaje pytanie, czy jesteś w stanie coś poświęcić dla Boga? A gdybyś miał wyjść? A gdybyś miał zostawić? A gdybyś miał być zdegradowany w swoim prestiżu? Jak byś się zachował? O Panu Jezusie jest też jedno takie przepiękne proroctwo, że Pan Jezus będzie miał klucz, specyficzny klucz,
którym jak otworzy, to nikt nie zamknie, a jak on zamknie, to nikt nie otworzy. W Apokalipsie w 3 rozdziale czytamy wiersz 7. To mówi święty prawdomówny, ten, co ma klucz Dawida, ten, co otwiera, a nikt nie zamyka i ten, co zamyka, a nikt nie otworzy. To są przepiękne słowa, które są proroctwem ze Starego Testamentu. Czy myśleliście o tym, jaki to klucz miał Pan Jezus? Czy pomyśleliście, jaki to klucz miał Pan Jezus? I jest powiedziane, że niósł klucz na ramieniu swoim. Taki nadzwyczajny klucz. Ktoś widział kogoś, co klucz na ramieniu nosi? O co chodzi tutaj? Pismo Święte zawiera jakąś zagadkę. Jakiż to klucz niósł Pan Jezus na swoim ramieniu, którym tak wiele otwierał? Co to za klucz? On niósł klucz przerzucony przez plecy i spoczywający na ramieniu. Klucz krzyża, którym otworzył nam całą przyszłość, który nam niebo otworzył, który nam przyszłą ojczyznę otworzył. Zamknął grzechy za nami. Zamknie ten grzeszny świat i go już nikt więcej nie otworzy. To Pan Jezus Chrystus. Wyobraźmy sobie tą postać, która idzie w tych szatach potarganych, pokrwawionych, obita i niesie na ramieniu klucz. Klucz do Twojej nadziei, do Twojego zbawienia, do Twojej ojczyzny. Jezus Chrystus z kluczem krzyża Golgoty. Wyobraźcie sobie, że w jednym z jednych przekazów mahometańskich jest taka legenda, że do raju jest klucz w kształcie krzyża. Tak, w różnych symbolach Jezus, Bóg, Jezus przed wcieleniem zawarł tą myśl, że w Jego krzyżu jest nasze zbawienie. Nikt takiego klucza nie posiada. Nikt nie ma takiego prawa do takiego klucza. Tylko On tym kluczem otworzył niebo. To jest coś wspaniałego, coś nadzwyczajnego. Chwała Ci, Jezu, za to, że otworzyłeś nam niebo. I dlatego nie może być tak, że inni, że jakieś postacie świętych, jakichś 14 wspomożycieli, czy jakaś osoba, która jest godna wielkiego szacunku, ludzkiego szacunku, jest wyniesiona tak, jakby była czwartą osobą w Trójcy Świętej. Tylko Pan Jezus przelał za nas krew. Tylko On ma klucz Dawida. Zastanawiałem się, dlaczego to jest nazwane kluczem Dawida. Klucz Dawida. Dawid został pomazany na króla w młodości swojej, a gdzieś do 30 roku życia czekał, żeby się to urzeczywistniło. A w międzyczasie taką poniewierkę przeszedł, takie prześladowanie, że no straszny. Można powiedzieć, że prawie syn królewski, bo się zięć to tak jak syn króla. A taką poniewierkę przeżył. Przed bramami zachowywał się, jakby rozum stracił. Ścigali go, tak jak on powiedział, jak kuropatwę, jak jakiego zwierzaka po górach. Uciekał, prześladowany. Coś strasznego. On też miał w tej symbolice swoje miejsce. Jest powiedziane, że Pan Jezus niósł klucz Dawida. Klucz poniewierki, pomazany na króla, a traktowany jak zbój, jak łotr ostatni. Jezus Chrystus, pomazaniec, a traktowany jak najpodlejszy z ludzi. Jak czyta się o Jezusie Chrystusie, to aż serce ściska. W kontekście tej skrwawionej szaty,
tej korony cierniowej, którą widzieliśmy, tych rąk pokaleczonych. Niech wybrzmią te słowa. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce. Każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Jahwe zrzucił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją. Tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się zajmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących, za grzechy mego ludu został zabity na śmierć. I czytamy dalej, że jak tą ofiarę złoży i zobaczy, jakie tłumy zostały mu przydzielone w nagrodę, to jego dusza zazna wielkiej wewnętrznej radości. Lubię tę myśl. Zbawionych będą miliardy. Miliardy. To nie jest tak, że w raju jeden do drugiego będzie wam: hej, gdzie tam jesteś? Będą zbawione miliardy. My wierzymy na podstawie takich teologicznych opracowań, że kiedyś, tak jak w objawieniu, to objawienie to szkicuje, że Jezus Chrystus zostanie wyniesiony ponad stolicę w Nowej Jerozolimie i odbędzie się uroczyste koronowanie Jezusa Chrystusa na Króla Ziemi. Jest opisane, że będą go otaczali ci, którzy zostali w ostatniej chwili wyrwani z szpon szatana. Oni będą stanowili najbliższe otoczenie Jezusa Chrystusa. Ci, którzy nieraz walczyli przeciwko Jezusowi, a których Duch Święty w ostatniej chwili odmienił i podciągnął do siebie, tak jak tego łotra na krzyżu. Dalej jest opisane, że będą ci, którzy oddali życie dla Jezusa Chrystusa. A miliony oddało życie dla Jezusa Chrystusa. Miliony. Mordy cesarzy rzymskich. Kanały były na scenie, żeby krew miała gdzieś ściekać. Postacie takie, które były tak wierne, tak piękne, tak cudownie wierne Panu Jezusowi Chrystusowi. Nigdy nie zapomnę takiej dziewczyny, blandyny, którą chcieli zabić, a środowisko chrześcijańskie się martwiło o nią, bo mówili: ona taka wątlutka, taka malutka, to ona nie wytrzyma, jak będą ją dręczyć tam i zabijać, mordować. A ona w każdej sytuacji mówiła: jestem chrześcijanką, jestem chrześcijanką. I wydawało się, że ją zabić się nie da. Zawinęli ją w takie sieci, rzucili na scenę i taki rozjutrzony byk ją podrzucał i deptał, aż masa z tego krwawa została. Nie wyparła się Pana Jezusa Chrystusa. Ona tam będzie. Tam będzie Szczepan. Tam będzie mnóstwo ludzi. Jest taka historia o 40 ormiańskich żołnierzach, którzy żyli w armii, którzy służyli w armii cesarskiej, a ponieważ nas był zamiar, aby wziąć się za chrześcijan z jeszcze większym rygorem, to chciał wyczyścić sobie cesarz swoje otoczenie żołnierskie. I 40 wybrali takich żołnierzy, którzy powiedzieli: my jesteśmy chrześcijanami. Wyprowadzili ich wysoko w góry, postawili ich na jeziorze z zimą, nago, a wokół jeziora były sauny i czekały na tych, którzy wyrzekną się Pana Jezusa Chrystusa. Oni zaczęli śpiewać: nas jest 40. Tylu, ile dni pościł Pan Jezus Chrystus dla naszego zbawienia. I śpiewali pieśni, śpiewali. A żołnierze, którzy stali,
to byli zdumieni ich bohaterstwem. I nagle jeden z tych 40 tak odszedł smutno i poszedł w stronę sauny. Podchodzi do żołnierza, który ich pilnował, i ten żołnierz mówi: bierz moje ubranie, ja idę za ciebie. I znowu zabrzmiała pieśń. Nas jest 40. 40, którzy życie oddali dla Chrystusa. Wszyscy zginęli. Ale tam, gdy będzie Jezus Chrystus ostatecznie rozliczał dzieje, to oni będą w tej grupie. Szacuje się, że z samych zamieszek w chrześcijaństwie, gdzie były tak podłe czasy, że chrześcijanie chrześcijan mordowali, to około 50 milionów chrześcijan zginęło. Nowa Jerozolima, nie wiemy dokładnie, jaka będzie. Jakby idąc śladem rozumowania brata Andrzeja Górskiego, to jest albo wielkości Polski, albo wielkości Europy. Można tak interpretować i tak. Tam będzie miejsca dla zbawionych. Jest powiedziane, a trzeci taki pierścień to będzie z tych, którzy w najbardziej niemoralnych czasach zachowali czystość swojego charakteru. A dalej jest powiedziane, a dalej to był taki tłum, że nikt go zliczyć nie może. Z każdego narodu, pokolenia, języka. Gdy Jezus Chrystus tak z wysokości swojego białego, ślicznego tronu spojrzy na wszystkich. Gdy zobaczy na ten krzyż, który będzie nad nim, to powie, warto było umierać za tych ludzi. Wiele dzieci zginęło, malutkich dzieci. Na pewno ich aniołowie rodzicom na ręce przyniosą i będą patrzeć i będą się później w tym świecie rozwijać. Tam jest napisane, że drzewo żywota ma liście, które służą do uzdrowienia narodów. I będą patrzeć na jaśniejącą twarz Jezusa Chrystusa. Coś wspaniałego. Jezus Chrystus jest wart najwyższego szacunku. Jeden z ateistycznych historyków napisał, że 3,5 lata służby i nauczania Jezusa Chrystusa więcej zrobiły dla odrodzenia ludzkości niż wszyscy mędrcy przez całe swoje życie z wszystkich epok. To jest nasz Pan Jezus Chrystus. Dla Niego warto żyć. Dla Niego warto umierać. Jezus, który jest zawsze obecny w naszym życiu, który nie zostawia nas samych. Apostoł Dawid powiedział tak, choćbym szedł doliną cienia śmierci, nie ulęknę się. Nieraz idziesz przez dolinę cienia śmierci, ale wiedz, że jest Bóg, że jest zmartwychwstanie, że będą chwile niesamowitej radości. Podziwiam to, że Pan Bóg dociera nieraz do kultur, które nawet w ogóle Boga nie znają. Ja mam taką książkę, dwutomową taką książeczkę, Oni znali swojego Boga. I w tej książce opisany jest taki wód Zulusów, który podbił okoliczne plemiona, ale jak podbił jakieś plemię, to aby utrzymać to plemię w posłuszeństwie i wodza, bo wodza nie zabijał. Wódz miał być mu poddany. To brał dziecko tego wodza do siebie i jeżeli by się ktoś, ten wódz by się buntował lub nie dał odszkodowania za wojnę jak należy, to on w potworny sposób dręczył to dziecko. Jest opisany człowiek, który później zyskał nazwisko Morris, który był synem wodza i jako 3-letnie dziecko raz był w takiej niewoli, to nawet nie chciał wspominać, co tam przeżył, a później jako już taki prawie po 20 lat człowiek dostał się do niewoli. I wyobraźcie sobie, że go bito straszliwie, a później zrobiono coś, co przechodzi ludzkie pojęcie. Wyobraźcie sobie, że zakopali go w ziemi, niedaleko mrowiska, tak, że mu wystawała tylko buzia do wysokości ust,
wsadzili drewno, żeby nie mógł zamknąć buzi. I następnie miodu trochę, taką ścieżkę zrobili do tego mrowiska. Od mrowiska do jego ust. Intencja była taka, że te mrówki zaczęły iść i przez otwarte usta wchodziły i wyjadały wnętrze tego człowieka. Było to bardzo długie konanie, straszliwe. Takiej zbrodni i takiej katorgi to ja jeszcze nie czytałem. Nie czytałem o czymś takim. Różne są. Asyryjczycy mieli straszne katusze. Umieli zadawać straszny ból. Straszny. Ale to jak przeczytałem, to się przeraziłem. I ten chłopak, gdy zobaczył tą falę mrówek, która podąża do jego ust, zaczął się modlić do Boga, który musi być, bo On nas stworzył. Do Boga Stworzyciela. I wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie pojawiło się wielkie światło, wielka moc wyrwała go z tej ziemi i pokazała się przed nim ręka, która go przez kilka dni prowadziła nad wybrzeże i on trafił później na statek, on trafił później do szkoły misyjnej i on później opowiadał o Bogu Stworzycielu, który tam w ciemnej głuszy potrafi usłyszeć jęczenie młodego chłopaka, któremu mrówki do ust wchodzą, żeby go zjeść od środka. Nam się wydaje, że my jesteśmy takim ekskluzywnym jakimś stowarzyszeniem, że tylko się nami Pan Bóg zajmuje. A Pan Bóg widzi tam cierpienie ludzkie, tam widzi cierpienie ludzkie, tam widzi, wszędzie widzi. Pan Bóg robi misję, Pan Bóg robi ewangelizację, a my powinniśmy powiedzieć tak, Panie Boże, my jesteśmy nic niezdatnymi naczyniami. Co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Bo Bóg jest wspaniały, Bóg jest cudny, Bóg jest potężny. Nie zapomnę historii, bo musimy jeszcze coś może dla dzieci opowiedzieć, bo one też tym uszkami słuchają. Pewnego razu w Brazylii nawrócił się policjant i wszystkim świadczył o Jezusie Chrystusie. Mam to ładnie spisane, jeżeli ktoś będzie chciał, to odbitkę mu może jakąś dręczę. I wyobraźcie sobie, że przekonywał kogoś z jakichś słuchaczy, z jakichś dziennikarza, że on jest tak pewny obecności Jezusa Chrystusa w jego życiu, że wie, że mu się nic nie stanie. I przechodzili koło klatki z lwami. On mówi, nawet bym wskoczył tam, niby nic mi się nie stało. A ten dziennikarz mówi, wskoczysz? Wskoczysz do lwów? A on tak się zatrzymał i powiedział, jutro o tej i tej godzinie wskoczę do lwów. Rozeszła się wiadomość, tylko do żony na szczęście nie dotarła i do dzieci. I gdy on na drugi dzień wychodził ze swojego domu, to powiedział, o tej i tej godzinie dzieci, uklęknijcie się i módlcie się za tatusiem, bo tatuś będzie miał bardzo ważne zadanie do spełnienia. I całemu domowi powiedział, i on przyszedł na to miejsce, to już był tłumek gapiów, byli dziennikarze i on jak podszedł do tej klatki, to w środku siedział lew, wysokie ogrodzenie coś i fosa, jeszcze jakaś kawałek fosy. Także ten, który spisywał, powiedział, że samo wspięcie się na to ogrodzenie i skoczenie za tą fosę to już był wielki wyczyn. I on wskoczył, ale on nie wiedział, że co jakiś czas te dzikie zwierzęta nie dostają jedzenia, żeby były w miarę w dobrej kondycji. I akurat ten lew pościł. I jak on wylądował przed tym lwem, to lew stanął. I on stanął i stał tam chwilę. No i później chciał wyjść z tej klatki, bo już swoje zadanie
Dokonał, ale nie było drabiny. No to on zrozumiał, że jedyne wyjście to jest przez ten właz lwa. Ale i lew wszedł w stronę tego przejścia i on. I lew się tak ustawił, że on przejść nie mógł. I on mówi do tego lwa, posuń się, bo chce wyjść. I jakby lew rozumiał, odsunął się na bok. On przez ten właz wszedł do tej wewnętrznej klatki. Tam go wypuścili i lew dopiero zaczął szaleć. Od tego czasu ten chłopak, ten policjant miał taki szacunek w swoim zgromadzeniu, tym w zawodzie, że niektórzy złodzieje albo jacyś przestępcy to mówili, jak się gdzieś zabarykadowali, mówią, wyjdę, ale jak ten Carlos mnie wyprowadzi, mówi, bo on to jest prawdziwy człowiek. A komendant powiedział tak, Carlos, już nigdy czegoś takiego nie rób, bo ja na zawał chyba umrę. Mówi, nie musisz tak swojej wiary okazywać. Ale Carlos powiedział, że pochopnie to powiedziałem i wystawiłem na próbę Pana Boga. Przepraszam Go za to, ale też Mu serdecznie dziękuję, że mnie z tej opresji wybawił. To jest Jezus Chrystus, który jest wszędzie z Tobą. Wszędzie. W 100% potrafi Ciebie zatrzymać i który potrafi Ciebie zachęcić do jakiegoś działania. Który opiekuje się Tobą. Który cudem przeprowadza Cię z młodości w starsze lata. Bo tak to już byś nieraz zginął przez swoją głupotę. A tak jak mówiłem, do chłopaków są dwaj, trzy aniołowie przydzieleni. Do dziewczynki wystarczy może jeden. Ale żeby chłopak przeżył, to już musi niebo nad tym czuwać. Bo te wszystkie eksperymenty dawno powinny się jego śmiercią skończyć. Pan Bóg się opiekuje nami. On jest cudownym, wspaniałym Bogiem. Dlatego pomyśl sobie, jak On ci powie tak, synu mój, wyjdź z rodziny swojej, z otoczenia swego, bo nadszedł taki czas. I powie, córko, musisz stanąć na własnych nogach, musisz dokonać wyboru. Czy chcesz całkowicie żyć dla mnie? Bo Pan Jezus żył całkowicie dla nas. Jak przyjdzie, to pójdziemy do Niego, chwycimy Go za ręce, popatrzymy Mu w oczy i powiemy, Panie, my Ci bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy, żeś zrezygnował z wszystkiego. Na krzyżu wisiałeś dla nas i że nas zbawiłeś. Jesteś cudny, jesteś wspaniały. Chrystus jest Panem nad Panami, Królem nad Królami, na wieki wieczne. Amen.